Dzień dobry. Witam w Gabel Kuraż. Trzeba było przeprosić zimową kurtkę. Ochłodziło się troszeczkę, jak te, ale wyszło słoneczko, więc dzisiaj nagrywam. Do dzieła, zaczynamy. W nocy mają być teraz mrozy, więc te wszystkie piękne rośliny, które tutaj mam, chowam na noc do narzędziowni. Szkoda by, żeby te pelargonie, komarzyce mi pomarzły. A tak w ogóle to poranek jest ładny, jest pięknie. Tulipany już przekwitają, ale jest cudownie. Naprawdę miło popatrzeć. Przed chwilą padało, przestało, więc dlatego zacząłem kręcić. Prawda, papuszki, nimfy? Ładnie tutaj jest, nie? Podoba wam się? Słońce was nie razi, a witacie je o poranku od samego wschodu, tak? A teraz pozwólcie, że pójdę zobaczyć, co się dzieje w inkubatorze. Inkubator w narzędziowni nakryty ręcznikami. I w tym styropianie temperatura utrzymuje się, o, generalnie według tego 37,5, może 37,6, 73 wilgotność. No wilgotność mogłaby być trochę mniejsza, ale jak ja sprawdzam wieczorem, to dopiero później rano i znów po pracy. No otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Mój kot. Jajeczka. Jajeczka mieszam sobie w taki sposób, liczę na łódź szczęścia, nie obracam je idealnie tak, jakby miały być. Przecież kura w naturze też tego nie robi. Jajka są nałożone już 7 dni. Jajeczka od Appenzellerów, Hamburga kury i tej jeden Lackenfelder. To są białe jajeczka. Po kogutach właśnie, no tak jak tam wiecie, że mam te dwa hamburgi i dwa Appenzellery. Te niebieskie jajeczka są z kurek takich mieszanek, które kiedyś sobie tam wyhodowałem i chciałbym też, żeby zachowały takie się ten kolor. Dobrze, zamknę teraz, żeby je za długo nie wietrzyć i przejdziemy dalej. A w kurniku kurki siedzą. Tam już wypuściłem wcześniej na dwór. A tu co? Zamknęłyście znowu jedną budkę lęgową, czy gniazdo. Ojejejeje. Nie musicie zamykać tego tak. To tylko na noc, jakbyście chciały przesiadywać. A jest jakieś jajko gdzieś. A gdzie tam? Romanek to może was karmić marchewkami, buraczkami, kapustą, wszystkim, ale żeby jajkiem mu podziękować za to, to nie żadna. O, chyba że wy chcecie, tak śpiewacie coś. No może jest jeszcze za wcześnie. Dobra, wychodzę zobaczyć, co się z wami dzieje na dworze. Tak, a ty, Dalton, pilnuj tutaj swoich kobiet. Każ im siadać na jaja. No, bądź mężczyzną. No, wychodzimy do tyłu. A z tyłu ogrodu, jak to z tyłu ogrodu? Wszystko ładnie wygląda, nie pada, jest ok. O, ponakrywałem tutaj też w tym moim ogródku, bo przecież nie chcę, żeby zmarzło. Koper mi wyszedł już, marchewka, śmierduchy. No, a ci, co się śmiali ze mnie, że kopię w lutym, to możą sobie, o, zobaczyć, jaka już jest piękna rzodkieweczka. O, jaka piękna rzodkieweczka. Tak. Dziadkiem mnie niektórzy straszyli, że źle robię tą robotę. Ha, ha, ha. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Ogródeczek jeszcze będzie jak ta lala. Rzodkieweczkę damy kurkom, albo nie. Nie kurkom, nie kurkom. Tak, wy mi tu pilnujecie tego ogródka, tak? Ogryzek i klusia. Proszę, proszę, rzodkieweczka dla moich kochanych króliczków. Ciągle myślę, jak im zrobić tutaj ten wybieg.
Chciałbym, żeby miały powiększone trochę, a nie w takiej małej klatce. To nie są króliki do zjedzenia. Zresztą wnuczki to by matko jedyno. Zmarasiłyby mnie niemiłosiernie. A gdzie? Ej, widzieliście? Ty łobuzie mały. Ty łobuzie. No uciec bym je chciała. Już by miały wybieg. Miałbym z głowy. Już bym miał wybieg z głowy. Tak? Kury, co czekacie na mnie? Rano było lepiej, jak was wypuszczałem, nie? Ale nie udało mi się nagrać. Podłączyłem znów mikrofon, ale coś z nim nadal jest nie tak, że mi tak troszeczkę harczy. Nie wiem już, czy ja mam głos taki, czy po prostu jeszcze jakieś ustawienia będę się musiał bawić. A papuszki? Papuszki ćwierkają sobie. Zajrzymy no tam do środka do was. Zobaczymy, co tam u was się dzieje w środku, bo to tak na zewnątrz, to przez te siatki to nie widać. Kamera zoomuje. O, zamknąć trochę, żebyście nie uciekły. Tak? Pokażcie się. Żółte, żółciutkie. Tam jest siwa i żółta. Chcę rozmnożyć te siwe papuszki. I już udało mi się sparzyć parkę i samiczka siedzi na jajkach. No może tak w 100% to nie jest takie pewne, czy to ten jej partner będzie ojcem, bo papugi to mają do siebie, że tak z wiernością to są też czasami na bakier. Ale fruwacie ładnie, oj, oj, oj. O, ta siwiutka, właśnie ten samczyk, to niby miałby być tatuś. Samiczki nie będę pokazywał, bo nie chcę jej płoszyć jeszcze. Tam jak już ma młode, czy później dłużej siedzi, to tam mogę zaglądać do tych budek i nie zdarzyło mi się, żeby porzuciła. Ale teraz jeszcze, tym bardziej, że jest chłodno, ładnie wyglądają. Świergotki też się pięknie prezentują. No tak, fajna ta woliera. Sprzątnąć ją trochę sobie muszę, bo na tym dole pełno jest łusek, tam gałązki. No ale tak powiem szczerze, że jak jest taka pogoda, to nawet się nie chce tak za dużo bawić. Wszystko to, co jest główne, te rzeczy się sprząta, ale to, co jeszcze tak nie potrzeba i można odłożyć na później, to odkładam na później. Zamykamy. Zamkłeś? Zamkłem. Kureczki. A wy kureczki co? Też takie nie jesteście za wesołe dzisiaj. Też wam nie odpowiada ta pogoda tak za bardzo. Co? Jabłuszka widzę zjedzone, kapusty zostało połowę. Kurka Rockefeller i kogucik Appenzeller. Tak, znalazłem już dla niego imię, bo to jest biały Appenzeller taki, więc będzie miał na imię Albin. Podoba ci się imię? Albin? A gdzie ty masz takie wielkie pióra? Gdzie ty masz te sierpówki? Tak ci wystawały, co? Zgubiłeś, łobuzie. Grzywkę masz ładną i bardzo ładne ma różki. Nie ma dużych tych rogów. Nie chcesz się pokazać, ale ma równe. Tu śpiewają kurki w tym kurniku, ale muszę pokazać. Nie chcą jeść jajek do gniazda. Dwie kurki są, które niosą niebieskie jajka. Może trzy, bo wczoraj zebrałem dwa. I te niosą w gnieździe. A ta, która niesie takie te siwe, no za każdym razem rąbię je tutaj z grzędy prosto do tych odchodów. I ciekawe, jak to wleciało te jajko, jak go próbowałem je rano wyjąć, to nie umiałem. Oczywiście to się nie nadaje już do zjedzenia, no ale można umyć i ugotować, zwierzęta zjedzą. Pułapka na myszy. Pusta. Myszy na razie nie ma. Jak się łapały, to po trzy, a teraz nie ma. No może są już na polach. Kurniczek numer 3 zamknięty. Zobaczymy, co w kurniku numer 2. Co jest u was? Dobra, tutaj widzę, nic nie ma.
Jajek też nie ma. Ojajaj. I co z wami? Patryk, jak ty się tu zapatrowujesz na to wszystko z tymi swoimi dziewczynami? To nie chcę cię na razie rozmnażać, to nie będę cię na razie łączył z innymi, ale no, jesteś za ładny. Za ładny jesteś. I te kurki to są po apencelerze i jakiejś tam jarzębiatej. No, może po rosie też takie są ładne są te kury. Przedtem się niosły dość dobrze, a teraz tu jakoś tak słabo. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do króliczków. Zaczynamy z króliczkami, Tak, króliczki, otwieramy kratoczkę. Musicie się też kochamy trochę dostać wyłobuzy. Marcheweczka. Druga marcheweczka, tak? Otworzymy tutaj drugą klateczkę. Marianka, marchewka, proszę. Proszę. I oj, tu maluchy już wyszły. To są bohatery. 3 tygodnie maluszki mają i już wyszły. Proszę, marchewka dla maluchów. Ale wy jesteście kicie. Kiciule, o, o, o. Zobacz, jakiś fajny króliczek. Hi. Tu, młodziak. Ale mi nawet zrobiłeś. Marchewkę wyrzuciłeś? Nie rzucę. Albin. Nie, Albin, myślę, że Kasanowa. Proszę, Kasanowa, ty. Ty też jesteś głodny, wiesz co? Też cię oszukali mnie na tobie. Urżnęli mnie na tym Kasanowie. Jest gdzieś szczepiony jakąś miniaturką albo jakimś innym królikiem, bo to jest przecież niemożliwe, żeby wyszły wszystkie kolorowe po nim wychodziły, jak to. Tak bardzo chciałem mieć te kalifornijskie. I to dlatego, że jak któryś jest kolorowy, to później mnie się podoba, dzieciom, wnuczkom zaczyna się podobać i nie wiadomo, którego zjesz, żeby przykrości nie sprawić. No. A ileż mogę ich hodować? A okazało się jeszcze, że ta samiczka, Marianka, co miała mieć 11, okazało się, że ma 12 młodych. Jeden to był taki mały myszon, że normalnie nie doliczyłem się na nim. No ale karmi żyją na razie wszystkie. A wy tu co, w klatce jesteście? Reszta? W klatce. Tak? Macie te marki. Dobra, kuraki też. No, zobaczymy was zaraz. Z bliska troszeczkę, nie? Zobaczymy z bliska. Was, łobuzy. Tak? O, wyjmę może aparat, żeby nie było. I sobie dalej poopowiadamy. Ty ciśniesz tak do kamery, no jakiż ty cudowny jesteś. O, gdzie wychodzisz z tego? Gdzie? Chowaj się tam. Gdzie byś chciał iść na spacer? Gdzie? Tak. Ten rant tam? Ten kołnierzyk, co tam wystaje? To widzicie? Sprawdził się. Mamusia karmiąc je to ani razu nie wyciągła żadnego na zewnątrz. I wszystkie zostały w klatce. Ale tak słowem muszę powiedzieć tak. Wczoraj czy przedwczoraj sprzątałem tutaj w tym wykątniku i tylko wyjąłem sierść. A przecież tutaj było tyle siana. One musiały ją zjeść. Widocznie mama organizuje też im zapasy takie, że jak później zanim wyjdą z gniazda, to sobie ładnie podjadają te sianko. A teraz już kurczę, wczoraj pierwszy wyszedł jeden z tych maluchów, zaraz wcinał mlecz. No, macie się tu pięknie. Tak? Czesia, jesteś dobrą mamusią, wiesz? Bardzo dobrą mamusią jesteś, Cześka. Taka fajna. Też masz te nie uszy, takie uszy nieczyste, ale no... Takie fajne to jesteście. Dobrze, że ty taka spokojna. Niektóre samice to atakują, gryzą, drapią, a ty jesteś taka fajna. Można się bawić z twoimi dziećmi. Jejku, jejku, jaka ty fajna jesteś, wiesz? Matko. Aż miło się z tobą pobawić. Aż miło. O, i maluchy zaraz doczepiły się tam do picia. O, jak ładnie nóżkę podniósł i pije sobie. No takie świetne nagranie.
takie świetne. Szkoda, że teraz nie ma tej mojej Lilki i Michalinki tutaj. Ale by se mogły się pobawić, poobserwować. Tak? Fajnie, ty też jakiś taki półbrązowy. Macie te kolory takie, dobrze, zamknę was. Bo wiecie? Bo moja pani to czeka na mnie, żebyśmy pojechali na zakupy. A ja muszę was jeszcze nakręcić. Muszę nakręcić. Jeszcze zaraz będę musiał pokazać tych waszych braciszków, tych maluchów, tych 12 apostołów. Tak? Maryjanka, ty se spokojnie jedz, a ja pokażę naszych apostołów, dobrze? O. Ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Króliczki małe. Oj, widać was ten. O, śpicie se to. O, o, no co? No ty. No gdzie ty jesteś biały? No ty w życiu nie będziesz biały. Wy macie takie kolory jakieś, no, kalifornijskie, to wy już jesteście daleko, daleko. Może w Kanadzie, a nie w Kalifornii. O, tak, Cześćka, Maryjanka, zaglądaj na dzieci swoje. Nic się im nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie zrobię im krzywdy. O, proszę zobaczyć, ile to siana tutaj tego wszystkiego jest, a później to zniknie. No to muszą to jeść. Dobre mamusie wyściełają gniazdo nie tylko sierścią, ale widać i siankiem, i trawą. Dobra, pojedziemy. Kupię wam znowu marchewki. Marchew droga jest normalnie jak złoto, ale musicie jeść. Dużo witaminek, żeby dziewczynki mi rosły. I chłopcy też. A wasz łobuzy to ja będę musiał już rozdzielić. Samce i samice będę musiał porozdzielać. Tak? A ty to tak ładnie mnie jeszcze drapiesz, ty rudzielcu, tak? Ty mnie chyba nie lubisz. Ja cię zaraz muszę pokazać w całej krasie, ale ty mnie nie lubisz, a ja bym cię chciał pokazać, tak? Chodź tu, chodź ty mały szpaku. Jesteś taki szpakowaty trochę, taki jak twój pan, nie? Tak? I co? I może ja cię bym miał zjeść? No w życiu nie. No to jak ja będę miał pełno takich jak ty, no to już hodowla będzie taka, z dwóch króliczków miniaturek zrobiło się 42. Tu, nie ma co liczyć, żeby się coś nie przekręciło, ale tyle jest. No i co ja będę miał z wami zrobić? Jeden ładniejszy od drugiego. O ty brązowy. Co patałachu mały? Co ty patałachu? A? I co, gdzie jest siano? Znowu żeście zjadły. I tu mi na te, tam robicie kupę, to tam nie rzucać siana. O, tu całe te korytko wywaliły, cały ten paśnik, karmik wywaliły mi do tego korytka. Gdybym ja tu tego nie miał, to wszystko poleciałoby do kuwety. I co? No kury by to później zjadły, no ale to takie nie, nie ładne. A tak z tego to jeszcze one wyjedzą albo wygarnę kurom. I teraz nie dostaniecie nic, aż powygryzacie to wszystko. Marchewkęście dostały. Dziękuję bardzo. Jadę zaraz na zakupy. Zamykamy was. Tak. Ojej, co ja tam pokazuję. Zamykamy was. Kasanowa, pilnuj wszystkich. Wy kurki powyjadajcie tutaj wszystko, żeby tu mi było czysto. Żeby mi tu było czyściutko. Dalton, to nawet ci się piać teraz nie chce, tak? Ani się wam piać teraz nie chce. Ha. Rano jak nagrywałem, to było tak cichutko, a teraz już ludzie zaczynają robotę. Piły motorowe chodzą. Dobrze, trawa mokra, to kosiarki nie będą chodzić. No spaliłem te poranne nagrania. Z tym mikrofonem mam coś nie tak. Teraz nagrywam bez mikrofonu, no bo no tyle różnych rzeczy, no chcę to pokazać. Te małe króliczki przede wszystkim, no, małe papuszki. Niech teraz wyjeżdżam na zakupy, jeśli się coś będzie jeszcze działo, to może dogram, ale póki co to żegnam się z wami, do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmiku. Nie zapomnij, zasubskrybuj. Okej. Okay.